profesor doktor habilitowany Henryk Gmiterek profesor emerytowany UMCS Akademia Zamojska za życia jej twórcy 1595 1605 Idea i praktyka Panie przewodniczący szanowni państwo jako jeden z weteranów y, uroczystych obchodów Zamościa rocznicy jubileuszu Zamościa 1980 roku później rocznicy Akademii Zamojskiej rocznic przypa związanych z Janem Zamojskim. Pozwólcie Państwo, że odwołam się do innego z takich weteranów spotkań pana profesora Stanisława Grzybowskiego, który na jednej z konferencji poświęconych Akademii Zamojskiej bodajże w e, 1994 roku e, kreśląc portret Jana Zamojskiego jako Europejczyka i Sarmaty zwracał uwagę na zróżnicowane nierzadko nader Kontrowersyjne oceny, jakie towarzyszyły i towarzyszą po dziś dzień ocenie y, 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 jego działalności politycznej, wojskowej, y, gospodarczej, również y, wyborom dokonywanym przez pana na zamościu. Jednocześnie jednak y, ten znakomity biograf wielkiego kanclerza, autor najbardziej chyba spójnej jego biografii, profesor Grzybowski. Pisząc o Zamojskim jako intelektualiście, mecenasie, projektodawcy koncepcji nowoczesnej uczelni wyższej, głównym aktorze yy, wprowadzania jej w realia ówczesnej epoki, zauważa, że, cytuję tutaj, oglądana z tej perspektywy postać polityka wielkiego kanclerza, zdaje się niespodziewanie zresztą, jak pisze, jednolitą i konsekwentną, jakby z jednej bryły wykutą. Stworzony przez niego, odnoszący się głównie do młodzieży szlacheckiej, model edukacji, stanowić miał jedno z najważniejszych ogniw jego, jak to określa profesor Grzybowski, inżynierii społecznej i politycznej, której kwintesencja sprowadzała się do znanej kanclerskiej dewizy Patavium virum mefecit. To właśnie z i bliskiego mu modelu Rzeczypospolitej Weneckiej, słyszeliśmy tutaj przed chwilą więcej na ten temat, wywodziły się korzenie jego najszerzej rozumianego politycznego myślenia, zręby jego filozofii i życiowego credo. Postać Zamońskiego jako czołowego w swojej epoce intelektualisty i reformatora zazwyczaj gubi się w zgiełku przywoływanych jego politycznych, życiowych utarczek ze szlachtą z opozycyjnymi stronnictwami, z monarchą wreszcie, myślę o Zygmuncie III, zatraca się w wysuwaniu na plan pierwszy jego wojennych kampanii od Pskowa na północy prawda, po Mołdawię na południu. Tylko stosunkowo nieliczni badacze, piszącym przed stu laty Stanisławem Łępickim na czele, poświęcili swoje pióra przywołaniu całego bogactwa zasług kanclerza na niwie kultury i oświaty. Jego starań o wykreowanie nowego wzorca obywatela Rzeczypospolitej, wykształconego, otwartego na innych, rozumiejącego otaczającego świat i korzystającego z tego świata y, doświadczeń, obywatela tolerancyjnego i zdolnego do poświęceń w imię wspólnego dobra. Swoją y, wyrosłą z ducha epoki koncepcją edukacyjną i wychowawczą. Organicznie zrośniętą z potrzebami ówczesnej Polski, które jak mało kto rozumiał, Zamojski zdecydowanie górował nad współczesnymi sobie reformatorami. Stanisław Łępicki nie bez słuszności uważał Zamojskiego za, cytuję, największy i prawie jedyny w okresie humanistyczno-reformacyjnym twórczy um umysł na polu edukacji, rzetelny, wykwit płodnych idei swoich czasów. Zauważał przy tym, że kanclerz nie ograniczał się do samego formułowania idei i projektu zmian, ale sam przykładał, przykładał się do ich wcielania w życie, sam dobierał ludzi zdolnych podołać wymogom w ich urzeczyw urzeczywistnianiu, kreślił programy nauk, dobierał zalecanych w edukacji autorów i podręczniki. Był nie tylko mecenasem, ale i znakomitym uczonym znawcą, zabierającym z powodzeniem głos. W sprawach nauki związanych z nią dziedzin życia. W przyjętej przez siebie dewizie Nauka i Ojczyzna, która stała się y, również hasłem powołanej w zamości Akademii, streszczała się cała osobowość Hetmana, całe jego życiowe doświadczenie, każące mu właśnie w nauce dopatrywać się źródła własnych sukcesów, ale także wskazywać innym zdrój inspiracji do służby ojczyźnie. Wszakże tylko dzięki swemu świetnemu wykształceniu prawniczemu i starożytniczemu, powtórzmy znowu za Stanisławem Łępickim, dzięki wszechstronnej znajomości przeszłości Polski i jej dawnych urządzeń stanął wychowanek Uniwersytetów Paryskiego, Strasburskiego i Padewskiego uczony rektor Patawinus w czasie stosunkowo krótkim na szczytach kariery społecznej. Nie ród, dość młody i jeszcze nieznaczny, nie majątek, lecz w pierwszym rzędzie nauka wyniosła go tak wysoko. Czasy, na które przypadła aktywność Zamoyskiego, to schyłkowy okres dwu, określający w ogromnym stopniu oblicze epoki nurtów ideowo-intelektualnych, humanizmu i reformacji. Obydwa te złożone zjawiska w europej o europejskim zasięgu Yy, zaważyły w ogromnym stopniu na kształcie relacji społecznych, wykształceniu się nowego sposobu rozumienia rzeczywistości, podejścia do spraw tego świata, nowych gustów estetycznych, przewartościowaniu zasad i norm regulujących codzienne relacje międzyludzkie. Polska nie była wolna od tych przeobrażeń, choć im bliżej przełomu stuleci, tym bardziej widoczny jest już tylko epigoński charakter polskiej humanistycznej kultury intelektualnej. Jan Zamoyski był jednym z ostatnich twórczych jej reprezentantów, zarazem dziedzicem i apologetą tworzących ją klasycznych wartości. Wydaje się przy tym, że żył nadal w przeświadczeniu, iż późny humanizm polski, choć ciągle w ogólniejszej skali stanowiący zjawisko dość elitarne, przedstawiał nurt na tyle już w Polsce zadomowiony, że preferowany przez niego zamojskiego system wartości i wzorce zachowań ciągle swoją atrakcyjnością zdolne są pozyskiwać coraz to nowe, nowe kręgi zwolenników. Tym bardziej gorzkim dla niego doświadczeniem musta, musiało yy, się dla niego okazać zderzenie z rzeczywistością, gdy przystępując do tworzenia swojej szkoły napotkał ogromne trudności ze znalezieniem odpowiednich ingeniów, jak to określano czyli od osób odpowiednich do yy, zrealizowania stawianych zadań. W kręgach zaliczanych do humanistycznych nie brakowało, co prawda, wywodzących się przeważnie z warstw mieszczańskich prawników, lekarzy, nauczycieli czy teologów, ale ich rozumienie humanizmu stanowiło pod koniec XVI stulecia przede wszystkim formułę odnajdywania narzędzi do przekonywania innych do, swojej, do swoich racji. I w ślad za tym przede wszystkim źródło zapewnienia sobie środków do egzystencji. Najdobitniejszym, pozostawionym potomnym świadectwem intelektualnej postawy wielkiego kanclerza, wyrazem jego myślenia o miejscu i roli, roli nauki oraz edukacji i przygotowaniu młodego człowieka do właściwego funkcjonowania w otacz, otaczającej go rzeczywistości, jej modyfikowaniu i przy go, przystosowywaniu do zmieniających się potrzeb, wreszcie do należytego i zgodnego z interesami swojego państwa udziału w otaczającym go strukturach społecznych i politycznych. Najważniejszym takim przedsięwzięciem była oczywiście Akademia Zamojska, trzecia w Rzeczypospolitej, przypomnijmy, po Krakowie, Wilnie, Uczelnia Wyższa. Akademia Zamojska nie miała przy tym dającego się jednoznacznie określić momentu, który moglibyśmy uznać za jej początek. Raczej mówić możemy o kilku Ważnych dla niej etapach, z których każdy stanowił jakiś jej zalążek. Pierwszy, pierwszym z nich było niewątpliwie narodzenie się samego zamysłu powołania nowej uczelni i stworzenie, to, towarzysząca Wielkiemu Kanclerzowi, koncepcja szkoły. Krok milowy stanowiła bulla papieża Klemensa VIII z 29 października 1594 roku, którą niektórzy z badaczy skłonni są uważać za najważniejszy fakt w materializowaniu się. Podjętej przez Zamońskiego idei, w tym, a tym samym za datę określającą narodziny Akademii. Uroczyste otwarcie Zamońskiej Szechnicy y, ogłoszone zostało 15 marca 1595 roku. Pierwsi studenci zaś wpisani zostali do albumu akademickiego dokładnie dwa miesiące później. I ta właśnie data, 15 maja, y, była w późniejszej tradycji Akademii przejmowana za Dzień Jej Narodzin. Dies Natali Akademie będzie się przy 15 maja wielokrotnie w dokumentach akademickich pojawiać. Pierwsze kilka lat to jednak ciągle jeszcze okres swoistych prób i eksperymentów, chociaż już w 1595 roku przyjęty został pierwszy statut akademicki. Unormowanie i uporządkowanie organizacji uczelni, jej uposażenia i programu nauczania nastąpiło w akcie fundacyjnym wystawionym przez Jana Zamojewskiego dopiero. 5 lipca 1600 roku i zatwierdzonym przez króla Zygmunta III Wazę 23 września roku następnego 1601. Każdą z tych dat można by z powodzeniem proponować jako początek Akademii, choć w tych czasach, gdy wszystko było pierwsze, z pewnością dałoby się ich przywołać jeszcze jeszcze więcej. Niewątpliwie ważną cezurę w dziejach Akademii, choć, nie uś choć uświadomiono dopiero z odleglejszej perspektywy czasowej, stanowiła śmierć jej założyciela. Akademia rozwijała się organizacyjnie i później zabrakło jednak y, tej jasnej wizji, jaką prezentował Jan Zamoyski. Jego następcom brakowało umiejętności określenia potrzeb, celów wykraczających poza potrzeby i splendor domu Zamoyskich. Brakowało ślad za tym zdolności wzniesienia się ponad codzienne, partykularne i przyziemne interesy. Prowadziło to do pewnego chaosu, niedostatków materialnych, wreszcie głębokiego kryzysu organizacyjnego, programowego i frekwencyjnego. Sprawą reformy szkolnictwa wyższego w Polsce, niezbędnej wobec głębokiego kryzysu, w jakim znalazła się Akademia Krakowska, yy, zasłużona Akademia Krakowska, zajął się Zamojski bliżej. Zaraz po objęciu trony, tronu przez Stefana Batorego stał się on wówczas głównym wykonawcą królewskiego planu zorganizowania w Krakowie Akademii Królewskiej na podobieństwo, na podobieństwo paryskiego Koleżu Royal. Projektowane kolegium regium miało być ogniskiem humanizmu i źródłem nowych prądów, które skutecznie ożywiłyby również sędziwą i pogrążoną w scholastyce Akademię Jagiellońską. Wielkość zamysłu y powodowała jednak trudności w jego wykonaniu. Niemożliwym w realizacji okazał się plan Zamoyskiego pozyskania dla projektowanej uczelni co wybitniejszych humanistów z całej Europy. Z drugiej strony tym śmiałym planom nie sprzyjała również hierarchia kościelna w Polsce obawiająca się, iż nowa uczelnia może być nie tylko ośrodkiem humanizmu, ale i źródłem krytyki skierowanej przeciwko Kościołowi. W konsekwencji projekt powołania w Krakowie nowej uczelni upadł, choć sam Zamojski nie poniechał postanowienia stworzenia uczelni na wzór bliskiej mu Padwy. Z zamysłem powołania nowoczesnej uczelni, łączącej wykształcenie humanistyczne z praktycznym przygotowaniem młodego szlachcica do działalności publicznej w strukturach szlacheckiego państwa, nosił się Zamojski od dawna. Po niepowodzeniach planów związanych z reformą Akademii Krakowskiej coraz wyraźniej ugruntowywała się u niego myśl uczynienia miastem akademickim budowanego od 1580 roku Zamościa. Choć plan ten zaczął być realizowany kilka, y, kilkanaście lat później, towarzyszył fundatorowi od zarania podjętej inicjatywy urbanizacyjnej. Już w 1580 roku w liście do nuncjusza Kaligariego pisał, że marzy o szkole, której, cytuję, wykładano by młodzieńcom znamienitych, znamienitszych familii nauki filozoficznej nasze prawo cywilne wraz z formułami kancelaryjnymi, a także i prawo publiczne Królestwa, przywileje, układy z obcymi panującymi, konfederacje i wszelkie starożytności odnoszące się do Rzeczypospolitej. Kanclerz pragnął przy tym, by jego uczelnia jako szkoła obywatelska kształciła w pierwszym rzędzie młodzież szlachecką, przygotowując ją do udziału w życiu publicznym, i promieniując zwłaszcza na obszerne przestrzenie zaniedbanych pod względem kulturalnym, a bliskich, bliskich Zamojskiemu ziem ruskich Rzeczypospolitej. Z Wołyniem, Podolem, Kijowszczyzną na czele. Tereny te stanowiły, warto zauważyć, około 1 trzeciej obszaru całego państwa. Kanclerz nie ukrywał przy tym, że nowa uczelnia miałaby powstać w opozycji do modelu rozszerzającego się wówczas szkolnictwa jezuickiego, świadomie też w organizacji i programie nauki nawiązywał do strasburskiego wzorca Jana Szturma, który znał z autopsji. Akademia miała być w pierwszym rzędzie szkołą obywatelską, edukującą przyszłego polskiego Wiribonii. Zamość zatem, miasto, które stać się miało głównym centrum tożonego przez kanclerza państwa zamojskiego, Obok funkcji administracyjnych, gospodarczych i obronnych wizji Zamojskiego wypełniać mia też miał rolę liczącego się ośrodka kulturalnego i naukowego. Wraz z upadkiem związany z Krakowem planów reformy akademickiej coraz wyraźniej dojrzewała właśnie ta myśl ulokowania tutaj nowej uczelni w tym kierunku chyba zmierzało powołane już w 1589 roku gimnazjum humanistyczne na którego czele stanął znany poeta i znawca kultury klasycznej Sebastian Klonowic. Projekt zamojskiego stworzenia wyższej uczelni w Zamościu począł przybierać realne kształty w latach 1593-95 U jego korzeni widzieć trzeba dwa czynniki po pierwsze trapiącą Kanclerza humanistyczną potrzebę reformy szkolnictwa wyższego w duchu, który on sam tak znakomicie wyrażał, wyrażał, oraz po drugie, wielkopańskie, prawdziwie książęce ambicje magnata. Na bezpośredniego wykonawcę swych planów powołał kanclerz, jak wiadomo, znakomitego poetę, mistrza i Słowa i Wielbiciela Kultury Antycznej, Szymona Szymonowica, który okazał się zdolnym organizatorem i znawcą ludzi. Szymonowic podjął. Yy, tego trudnego zadania zapewnienia powstającej uczelni niezbędnych sił naukowych. Pierwszymi profesorami, których udało mu się latem 593 roku pozyskać do powstającej uczelni, byli młodzi docenci Akademii Krakowskiej, doktorzy filozofii Jan Ursinus, Niedźwiecki, Wawrzyniec, Starnigel i Melchior Stefanides. Na ich pensje Zamojski przeznaczył, jak wiadomo, dochody określał je na około tysiąca złotych, położonej w ziemi przemysłowej wsi Bukowina, która stała się w ten sposób pierwszym zapisem na rzecz rodzącej się uczelni. Parę miesięcy później przybyli do Zamościa dwa inni nauczyciele, Szymon Birkowski i Maciej Turski. Wszyscy oni wzięli na siebie trud pracy organizacyjnej, a także, choć Akademia nie została jeszcze powołana, rozpoczęli nauczanie. Jednocześnie trwały finansowane przez Zamojskiego prace nad budową gmachu przyszłej szkoły, który w 1594 roku był już gotowy na przyjęcie uczniów. Wiosną 1594 specjalny wysłani kanclerza poeta Piotr Ciekliński wysłany został do Rzymu z prośbą Zamojskiego, by papież zatwierdził planowaną fundację. Nie czekając wszakże na aprobatę papieską, obecni już w Zamościu profesorowie, profesorowie opublikowali 5 kwietnia 1594 roku za aprobatą Zamojskiego łacińską odezwę o otwarciu Akademii. Zawarto w niej informacje o powstającej szkole, jej celach i zachętę do wstępowania w progi nowej wszechnicy. Odezwę tą, tę rozesłano po całej Europie i stanowiła ona pierwszy y, taką skalę manifest aspiracji intelektualnych rodzącego się zamojskiego środowiska naukowego. 29 października 594 roku, jak już wspominałem, papież Klemens VIII wydał bullę zezwalającą na założenie akademii i drugą bullę pozwalającą na uruchomienie drukarni akademickiej. Bulla Erekcyjna akademii przyznawała uczelni wszelkie prawa Uniwersytetu o trzech fakultetach – artium, prawa i medycyny – o teologię Zamojski nie występował, więc w o niej mowy nie było. Wraz z prawem do nadawania stopni akademickich i promowania własnych doktorów na wzór wszystkich innych uniwersytetów, gdziekolwiek i u którychkolwiek narodów postanowionych, jak to w tłumaczeniu z Buli brzmiało. Oprócz doktorów z filozofii, doktorów obojga praw i medycyny, Akademia Zamojska uzyskała prawo promowania notariuszy publicznych. Yy, warto zauważyć, że nie miała takiego prawa Akademia w Krakowie. Wzorem innych uniwersytetów otrzymała także Akademia Zamojska własnego kanclerza, którym miał być każdorazowy biskup Chełmski, którego diecezji Zamość się znajdował. Bulla zastrzegała przy tym dla kanclerza dość szerokie prerogatywy z niewątpliwym uszczepkiem praw fundatora i jego następców. Miał on w istocie stać na czele szkoły, być przełożonym wszystkich jej nauczycieli, oficjalistów i uczniów, Jemu winni byli yy, oni yy, we wszystkim posłuszeństwo i uległość. Uroczystość oficjalnego otwarcia Akademii zorganizowano w Zamości, jak wspomniałem, 15 marca 595 roku. Pro, proklamując inaugurację uczelni zachęcając młodzież do studiów, Zamojski ogłosił oficjalną odezwę do Polaków, w której Gloryfikował rolę nauki, i wykształcenia w przygotowaniu do służby ojczyźnie, kładąc przy tym nacisk na po, potrzebę wykładania tych nauk, które służą młodzieży pomocą i są użyteczne tak w życiu prywatnym, jak i publicznym. Gdy lud w ciemności, pisał kanclerz, te słowa już zresztą chyba były dzisiaj przywoływane, walą się królestwa, upadają mocarstwa, same dostajeństwa ciężarem się stają. Bez nauki mylne wszystkie kroki w rządzeniu w ciemnota pogrążone społeczeństwo oddala się od godności ludzkiej i do trzody bydlęcej się zbliża. Zapowiadał następnie Zamojski, że sam określi sposób uczenia, program nauk i autorów, którzy mieli być wykładani. Zobowiązywał swoich potomków, by Akademii byli przychylni również po śmierci fundatora, dla samej zaś akademi, do samej zaś Akademii zwracał się słowami, które do dziś. Są cytowane we wszystkich syntezach dziejów polskiej oświaty. Ty bądź ukochanej mej ojczyzny podporą. Pierwszym yy, rektorem Akademii wybrany został Melchior Stefanides, który w dwa miesiące później, 15 maja, wpisał do metryki akademickiej pierwszych studentów. Ze względu na uszkodzenie pierwszych kart albumu Akademickiego nie wiemy dziś, kto zainaugurował ciąg wpisów, przekraczający przez cały okres istnienia akademii 11 tysięcy uczniów i studentów. W albumie z lat 1595 -1605 6 czyli zażycia pisanego jeszcze zażycia zamojskiego. Odnotowanych jest 470, 470 wpisów, ale dla pięciu lat y, są tam luki. Y, średnia, no gdzieś te y, karty zaginęły. Y, najprawdopodobniej ten album od początku nie, był, nie, nie stanowił jeszcze zwartej księgi, tylko były to takie y, składki, prawda, które dopiero później y, oprawiono. I gdzieś te składki y, musiały się y, zawieruszyć. W każdym razie dla pięciu lat z, życia z tego okresu życia Zamojskiego y, y, mamy luki. Y, z je, Jeśli byśmy y, przyjęli średnią dla tych lat, dla których te pisy są zachowane i przez te y, lata, dla których są luki pomnożyli, to wyjdzie nam, że około tysiąca osób, przynajmniej tysiąc osób za życia Zamojskiego w, to, w ciągu tych 11 lat funkcjonowania Akademii Zażycia Zamojskiego właśnie w murach Akademii się znalazł. Pod względem frekwencji był to zatem dla Akademii Zamojskiej okres najbardziej chyba szczodry, przy czym sam założyciel Akademii żywo interesował się losami wstępujących w jej mury wychowanków. Przebywający w Zamościu w 1596 roku Bonifacy Wanocji, sekretarz legata papieskiego, w znanej i często cytowanej relacji, pisał o uczniach zamojskich, co następuje. W widać w nich dowcip i obie obiecywać sobie można po nich wyborne subiekta. Kanclerz często ich odwiedza, sam się ich zapytuje i niespodzianie na egzamina schodzi. Częstokroć gra, grać im każe reprezentacje teatralne wyjęte po większej części z historii rzymskiej. Pierwszym dającym się bez żadnej wątpliwości odczytać studentem zamojskim był Zbigniew Sienieński, syn Jana z powiatu lubelskiego, późniejszy kasztelan lubelski. Był on jednym z co najmniej 227 wpisanych młodzieńców, którzy rozpoczynali w Zamościu naukę pod berłem sprawującego urząd rektorski przez pierwsze dwie roczne kadencje Melchiora Stefanidesa. Z różnych znanych później w Rzeczypospolitej oso osobistości warto przywołać uczących się y, wówczas Zamościu Aleksandra Trzebieńskiego, późniejszego biskupa Przemyskiego, Jana Daniłowicza, późniejszego podskarbiego koronnego, y, Łukasza Żółkiewskiego, wojewodę bracławskiego, Samuela Łaszcza, późniejszego strażnika koronnego, postać znaną w Rzeczypospolitej, Jakuba Sobieskiego, yy, który przed 1605 rokiem yy, 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 przybył do Zamościa, późniejszego wojewodę bełskiego, ruskiego, wreszcie kasztelana krakowskiego. Długi byłby zwłaszcza poczet późniejszych urzędników ziemskich, grodzkich na Wołyniu, Kioszczyźnie, Podolu, czy zwłaszcza Rusi Czerwonej przed laty, w kilku artykułach właśnie o młodzieży z tamtych ziem trochę bliżej przedstawiłem właśnie tą frekwencję młodzieży z tamtych stron Zamości. Początkowe kilka lat funkcjonowania Akademii Zamojskiej to jednak nie tylko sukces. Nie brakowało różnego rodzaju kłopotów, niedostatków, nieżyczliwości otoczenia wynikających między innymi ze spontaniczności podejmowanych działań i Nieuregulowania szeregu spraw. Próbą zaradzenia temu był ogłoszony w lipcu 1595 roku przez kanclerza Akademii, biskupa Chełmskiego Stanisława Gomoli, Gomolińskiego, pierwszy statut akademicki. Nie ulega wątpliwości, że faktycznym twórcą tych regulacji był sam Zamojski we współdziałaniu ze Stefanidesem i może innymi akademikami, choć w tekście statutu czytamy, że Zamojski ten zbiorek ustaw tylko przeczytał, wyraził o nim swoją opinię i zatwierdził. Statut, co było wyraźnym odejściem od litery bulli papieskiej, zastrzegał, aby bez wiedzy założyciela szkoły i jego pozwolenia nie ustanawiano żadnego prawa. Rola biskupa, kanclerza Akademii, miała się ograniczyć w istocie do ustanawiania świąt i ferii, a i to za zgodą fundatora i uniwersytetu. W statucie uregulowano cały szereg kwestii szczegółowych, takich jak przyjmowanie uczniów, prowadzenie albumów scholarów, dyscypliny szkolnej, sprawy obowiązków i atrybutów rektora, dziekana itd. Statut zezwalał zatem na przyjmowanie uczniów w różnym wieku. Zdaje się, że najniższy dopuszczalny wiek wynosił 6 lat. Każdy uczeń miał być wpisany przez rektora do albumu, a następnie po egzaminie przeprowadzony przez dziekana był przydzielany do odpowiedniej klasy w tzw. szkole. Inferiores lub superiores, zaraz jeszcze do tego powrócę. Przy przejściu do klas wyższych uczeń składa odpowiednią przysięgę akademicką. Każdy uczeń miał mieć swojego prywatnego preceptora pedagoga, pedagoga który winien był być doradcą i opiekunem między innymi pilnować postępów w nauce. Statut wprowadzał surowe zasady dyscypliny odnoszące się do różnych potencjalnych wykroczeń uczniowskich. Na przykład za obrazę profesora groziło 4 dni karceru, kary za nieposłuszeństwo władzy rektorskiej, noszenie niewłaściwej odzieży. Kary przeważnie były pieniężne, ale uczniom niezamożnym zamieniano je na areszt lub plagi. Za uporczywe nieposłuszeństwo rektorowi groziła kara usunięcia z grona studentów. Rektor poza czynnościami ściśle porządkowymi był stróżem praw i przywilejów nadanych akademii, wydawał rozporządzenia co do porządku pracy w akademii, był nadzorcą w stosunku do dziekana i profesorów, uczestniczył w komisji egzaminacyjnej przy półrocznych promocjach uczniów do klas wyższych, sprawował jurysdykcję w stosunku do studentów itd. Y Statut wprowadzał w strukturze zamojskiego hipeum, jak ta uczenia była wówczas nazywana, niższy stopień nauczania, tzw. klases inferiores oraz właściwe kursy akademickie, klases superiores. Obydwa stopnie składały się z poszczególnych klas, w których dwa razy do roku, w maju i październiku, miały się odbywać egzaminy pozwalające uczniom czyniącym odpowiednie postępy, przechodzenie wyżej w hierarchii szkolnej. Szczegółów tej organizacji z zakresu wykładanych w poszczególnych klasach materiału statut jednak nie określał. Pełne unormowanie i uporządkowanie organizacji uczelni, jej uposażenia i, i programu nauczania nastąpiło dopiero w akcie fundacyjnym wystawionym przez Zamoyskiego wspólnie z biskupem Chełmskim i, nomina i nominatem łódzkim Stanisławem Gomolińskim oraz nominatem chełmskim i krewnym kanclerza Jerzym Zamojskim 5 lipca 1600 roku. Dokument ten, stanowiący podsumowanie dotychczasowych doświadczeń, miał na dłużej określić zasady, w oparciu o które akademia miała funkcjonować. W jej strukturze organizacyjnej utrzymane zostały dwa szczeble edukacji. Te klasy niższe stanowiły jak gdyby etap przygotowawczy do studiów wyższych, kurs niż, niższy realizowały trzy katedry. W początku filozofii wymowy katedra prozodii i składni oraz katedra analogii i ortografii. Wyższy akademicki stopień, e, zwany classe superiores, realizowało siedem katedr. Pierwsze cztery, a mianowicie matematyki, logiki, meta metafizyki, filozofii naturalnej i medycyny oraz elokwencji realizowały rozszerzony program dawnego quadrivium. Funkcje właściwych studiów wyższych spełniały dopiero pozostałe trzy katedry: Filozofii Moralnej i Polityki, Katedra Prawa Powszechnego oraz Katedra Prawa Polskiego. Dodajmy, że taka Katedra Prawa Polskiego funkcjonowała jedynie w zamościu, prawda? Nie było jej ani w Krakowie, ani w Wilnie. W sumie zatem Akademia składała się z dziesięciu katedr i tyluż powinna była mieć, przynajmniej tylu powinna była mieć profesorów. W ślad za wyszczególnieniem katedr podawał Zamojski postanowienia odnoszące się do planu nauk, rozkładu treści nauczania oraz autorów, którzy mieli być wykładani. Akademia Zamojska miała kształcić młodzież głównie szlachecką w nowoczesnej kulturze humanistycznej oraz przysposabiać ją do przyszłych zadań i pracy publicznej w państwie. Po ukończeniu klasy trzeciej, scholar Zamojski rozpoczynał studia akademickie. Te trzy klasy pierwsze, one w sumie według takiego zwykłego cyklu trwały pięć lat. Nauka trwała pięć lat, bo pierwsza klasa była roczna, dwie pozostałe dwuletnie. Po ukończeniu tej rozpoczynały studia akademickie, na których językiem wykładowym była już wyłącznie łacina lub greka. Kurs uniwersytecki prowadzony był przez profesorów reprezentujących siedem katedr Pierwszą z nich była katedra i profesor matematyki, który ponadto wykładał geometrię oraz elementy geografii, kosmografii, astronomii. No może tutaj pominę ten fragment dotyczący tych szczegółowego rozkładu zajęć. Centralne miejsce w programie studiów w Akademii Zamońskiej, obok kształcenia umiejętności służących działalności politycznej, zajmowała nauka prawa którą realizowały dwie katedry, jak powiedziałem, prawa powszechnego, rzymskiego i katedra prawa polskiego. Pierwsza z nich dawała wiadomości wstępne, propedeutyczne. Przede wszystkim wykładano tutaj prawo rzymskie, to jest kodyfikację justyniańską, uzupełniane o prawo feudalne oraz o prawo, prawo saskie i prawo magdeburskie, którymi posługiwały się miasta w Rzeczypospolitej. Druga natomiast katedra poświęcona była wyłącznie prawu polskiemu. Wykładano tu wszystkie statuty polskie oraz ważniejsze konstytucje sejmowe, zasady prawnoustrojowe państwa, podstawy polskiego przewodu sądowego oraz obowiązujące formuły kancelaryjne. Warto przy tym zauważyć, że właśnie w Akademii Zamojskiej prawo polskie stało się po raz pierwszy przedmiotem wykładu nie było tego jak powiedziałem w innych ucze... pozostałych dwuczeniach. Yy, o ile dość wyraźnie rysuje się organizacja yy, studiów w, w tych klasach niższych, o tyle w przypadku yy, klas wyższych yy, mamy tutaj sporo niejasności, ale może to już zostawmy sobie do yy, tekstu, który będzie yy, drukowany. Yy... Tutaj w tej części, którą sobie przygotowałem, wymieniam parę tych nazwisk profesorów, którzy w tym pierwszym okresie funkcjonowali w Akademii Zamojskiej, ale też może to są rzeczy bardziej znane. Podsumujmy tylko, że za sprawą samego Jana Zamojskiego sława ośrodka akademickiego w Zamościu szybko rozlała się niemal, po całym niemal kraju. Zarazem powodzenie Akademii Zamojskiej u młodzieży w pierwszych latach jej istnienia, dowodziło trafności inicjatywy kanclerza, która miała wypełnić lukę edukacyjną w tej części Rzeczypospolitej. Wielka tym zasługa samego budowniczego Zamościa. Gdy go zabrakło, rozkruszyła się, jak pisał Łempicki, cała kunsztowna for forma szkoły obywatelskiej. Uleciał jej duch tchnięty przez Hetmana. Akademia trwała na mapie ośrodków szkolnych jeszcze przez wiele lat. No dajmy, że została zniesiona po pierwszym rozbiorze przez władze austriackie w 1784 roku, kiedy yy, władze austriackie yy, dla Galicji taki w ramach polityki centralizacyjnej jedyny ośrodek akademicki ustanowiły w Lwowie. Tu część, niektórzy z profesorów zamojskich zresztą yy, przenieśli się wówczas do Lwowa, do Uniwersytetu w Elwowie. Akademia trwała zatem jeszcze jakiś czas, stanowiąc żywy pomnik wielkiego humanisty, jakim był Jan Zamoyski. Nigdy już nie osiągnęła tego rozmachu, śmiałości i odwagi w formułowaniu celów i zadań, jakie towarzyszyły jej początku. Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję panu profesorowi.